Cześć, tu Bork Retrogralnia, a to jest tydzień z retro. Gra Tony, atrybut do Tony Halik, często gości w naszych wiadomościach, nie inaczej jest i dzisiaj. Amigową wersję już znacie, ale ma pojawić się także ta gra na ZX Spectrum, małym Atari i oczywiście na najważniejszym z komputerów, przynajmniej dla mnie, Commodore 64. Gameplay z tej właśnie maszyny właśnie oglądacie, a grywalne demo będzie dostępne już za tydzień w kolejnym numerze magazynu ZAP 64. Ja grałem już w aktualniejszą wersję niż tą, którą teraz oglądacie i grało mi się naprawdę dobrze, ale o tym więcej już po oficjalnej premierze demka. Portal PPA donosi o ogłoszeniu zwycięzców Amiga Game Jam 2022, który od października 2022 roku do lipca 2023 roku odbywał się pod hasłem Sword and Sorcery. Trzecie miejsce zajęła gra Rockcraft, labiryntówka turowa z proceduralnie generowanymi etapami, podobna do HeroQuest czy Legacy of Solaris. Drugie miejsce gra Rastan, konwersja automatowej produkcji firmy Taito, platformówce z barbarzyńcą w roli głównej, a pierwsze miejsce na podium zajął Rock Declan Zero, tak zwany Twin Stick Shooter, jedna z nielicznych amigowych strzelanin wykorzystująca specyficzny rodzaj kontroli gracza za pomocą dwóch niezależnych sterowań kierunkami, jednego do chodzenia, a drugiego do kierunku strzelania. No to co, miłego grania? Wszystko wskazuje na to, że już za rok będziemy mogli cieszyć się zremasterowaną wersją gry Fallout 3. Tak przynajmniej wynika z wycieku, jaki sam sobie zafundował Microsoft, uploadując przy okazji sporu o przejęcie Activision za dużo dokumentów niż sam by chciał na stronę amerykańskiej agencji FTC. Fallout 3 ma się pojawić w wakacje 2024 roku, działać na engine Unreal 5 i niestety być dostępnym tylko na konsolach Xbox i komputerach PC, chociaż przewiduje się, że w końcu, na przykład z rocznym opóźnieniem, trafi też na PS5. Oczywiście to wszystko to tylko plotki, także musicie o tym pamiętać. Wiecie, że istnieją inne emulatory Amigi niż WinUAE? Ja wiem, bo na takowy trafiłem z rok temu, testując pakiet Amiga Forever od Pluanto. I ten emulator nazywa się WinFellow. Szczerze myślałem, że nie jest on już rozwijany, bo ostatnia wersja była z roku 2019, a tutaj niespodzianka, właśnie pojawiła się nowa z bardzo drobnymi zmianami, ale zawsze. Emulator ten jest tak niszowy, że nawet PPA o tym nie wspomniało, a ja wspomniałem. Kolejna gra retro do zagrania na Nintendo Switch w pakiecie rozszerzonym Switch Online. Co to jest ten pakiet rozszerzony, już Wam mówiłem ostatnio, ale przypomnę, że macie sobie znaleźć rodzinę i kupić takowy, bo Was masa retro omija. Do pakietu rozszerzonego 31 października trafi gra na Game Boy Advance Kirby and the Amazing Mirror. W grze Kirby został podzielony na 4 Kirbie w różnych kolorach i może przywoływać te swoje kolorowe klony, by w razie potrzeby wykorzystywać ich specjalne moce, czyli jest tutaj trochę więcej kombinowania niż zwykle. Gra wygląda na świetną platformówkę, a jej nowa wersja pozwala na granie w 4 osoby naraz online oraz, uwaga, także lokalnie na jednym ekranie. Od ciekawostka. Praktycznie każdego tygodnia na nowe platformy portowana jest jakaś gra retro ze złotej ery automatów 2D. Tym razem jest to produkcja Namco z roku 1989, Finest Hour, która ma wyjść na konsolę PS4 oraz oczywiście jak każda gra retro na Switcha w ostatnich dniach października, czyli właściwie już teraz. W grze gracze sterują wyposażonym w laser mechem bojowym o imieniu Cygnus, przechodząc przez 4 etapy, które należy ukończyć dwukrotnie, biegnąc i broniąc się przed hordami wrogich robotów. Zagracie? Jeśli znacie i lubicie grę od 8-bit Gaia Attacks of the Pecki Robots, to pewnie ucieszycie się, że możecie zagrać w nią już nie tylko na C64, C28, Plus 4, Wiku 20 oraz Atari, Atari ST i Apple II, ale i od dzisiaj na komputerach MSX. Jak mówią autorzy tej wersji, jest ona wierna oryginałowi, ale została wzbogacona o zaktualizowaną grafikę i dźwięk dzięki użyciu karty wideo V9990 i karty dźwiękowej OPL4, czyli niby jest na MSX1, ale z takimi rozszerzeniami, których naprawdę to nikt nie ma. No dobra, zagracie sobie na emulatorach. Poszukujemy, jak wrocławskie Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, osób do pracy w naszym przybytku. Chodzi o pracę w roli osoby obsługującej działanie muzeum, praca w weekendy. Nie jest wymagana w tym momencie jakaś ogromna wiedza o samym retro, ale
otwartość na przeszkolenie w tym temacie i w szczególności otwartość na gości muzeum. Oczywiście, jeśli ktoś retro lubi, to wielki plus. Tak samo, jeśli wcześniej miał kontakt z pracami związanymi też na przykład z obsługą kasy fiskalnej czy terminalem. Także jeśli ktoś jest chętny albo zna chętną osobę, zapraszamy do kontaktu, najlepiej przez maila muzeum@geekme.pl. Oczywiście później spotkanie w muzeum, żeby pokazać, jak i co tak naprawdę się u nas robi. I to wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Bork, Retrogralnia.